w kalendarzach 17 marca. Michał Sobkowski, witamy w Wehikule Czasu. Zaczynamy od smutnej informacji. To prawdopodobnie 17 marca 1713 roku w słowackim mieście Liptowski Mikulasz stracony został słynny Janosik. Juraj, czyli po naszemu Jerzy Janosik, zapisał się w historii jako karpacki rozbójnik. I choć współcześni mu twierdzili, że bardziej z niego zwykły rzezimieszek niż Robin Hood, to jego walka z Austriakami sprawiła, że w XVIII wieku Janosik dorobił się statusu słowackiego bohatera narodowego. W Polsce przez długi okres znany był jedynie pozytywny obraz tego pana. Wszystko za sprawą filmu Legenda Tatr Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz telewizyjnego serialu, w którym w rolę Janosika wcielił się niezapomniany Marek Perepeczko. Opuszczamy Tatry i przenosimy się do Paryża. To tam, 17 marca 1832 roku, utworzone zostało Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Jedno z najważniejszych stronnictw politycznych tzw. Wielkiej Emigracji. Było to najliczniejsze demokratyczne ugrupowanie emigracyjne, które swoją strukturą i formą organizacji przypominało partię polityczną. Głównym celem towarzystwa było przywrócenie Polski na mapę Europy bez pomocy żadnego z wielkich mocarstw. Niestety, klęska powstania krakowskiego w 1846 i późniejszy upadek Wiosny Ludów mocno podcięły mu skrzydła. Towarzystwo Demokratyczne Polskie zostało rozwiązane w Londynie 30 lat po utworzeniu. 17 marca 1948 roku w Fontanie w amerykańskiej Kalifornii powstał Hell's Angels Motorcycle Club, znany po prostu jako Hell's Angels. Aniołowie piekieł są klubem lub, jeśli kto woli, gangiem motocyklowym. Historia klubów tego typu związana jest z powrotem amerykańskich żołnierzy po II wojnie światowej. Nie mogli oni odnaleźć się w rzeczywistości kraju, który zakończył już działania wojenne. Jazda hałaśliwymi motocyklami była ich sposobem na odróżnianie się od szarych obywateli. Członkowie Hells Angels byli oskarżani m.in. o wymuszenia, handel narkotykami i kradzieże, a według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości klub był po prostu organizacją przestępczą. Dekadę później, 17 marca 1958 roku, w Polsce miała miejsce premiera komedii Ewa chce spać. Był to debiut Tadeusza Chmielewskiego, reżysera, który później stworzył takie obrazy jak Nie lubię poniedziałku czy Jak rozpętałem II wojnę światową. Ewa chce spać była też pierwszym poważnym angażem 17-letniej wówczas Barbary Kwiatkowskiej. Rolę tę otrzymała wygrywając konkurs, do którego zgłosiły się tysiące dziewcząt z całej Polski. Również w jej przypadku ten film miał okazać się trampoliną do wspaniałej kariery filmowej. No, pomogły też inne czynniki. Barbara Kwiatkowska wkrótce potem poślubiła Romana Polańskiego i to on współodpowiedzialny jest za jej pierwsze zagraniczne sukcesy. Sam film natomiast został doceniony również za granicą. Obraz zdobył Złotą Muszlę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian. 17 marca jest również wyjątkową datą dla naszego Orła z Wisły. To właśnie w tym dniu, w 1996 roku, Adam Małysz, bo o nim mowa, wygrał w Oslo swój pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. No nie będziemy specjalnie zagłębiać się w jego biografię, bo wspominaliśmy już o panu Adamie w Wehikule Czasu nieraz. Z dziennikarskiej przyzwoitości no dodam tylko, że wygrywając zawody w Oslo, liczył sobie raptem 18 wiosen, a na tych samych zawodach swoją karierę zakończył legendarny niemiecki skoczek Jens Weißflog. W trakcie całej swojej kariery Adam Małysz wygrał łącznie 39 konkursów Pucharu Świata i skończył karierę. A my kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Wehikule Czasu. Michał Sobkowski, do jutra.